terrified like 4 minutes ago before you come. W jaki sposób ci się udało tutaj dotrzeć do Trójki? To jest, powiedzmy sobie, zbieg okoliczności, ponieważ mój serdeczny przyjaciel Tomek, którego pozdrawiam teraz bardzo serdecznie, właściciel salonu Pigmalion w Luboniu, ma fantastyczną klientkę. Tą klientką okazała się fantastyczna pani dyrektor szkoły numer 3 w Luboniu, która napomknęła o tym, że jest, powiedzmy sobie, fanką utworu Płyniemy daleko i w rozmowie wyszło na jaw, że Tomek jest również moim znajomym i tak okazało się, że mogłam gościć dzięki temu wydarzeniu w szkole numer 3 w Luboniu, z czego się bardzo cieszę. Proszę o pytanie. Tutaj nie ma rodziny. Mam rodzinę. Mam rodziców, mam brata. Mam nawet kotka. Małego kotka. Czy nazywa się Majka. Mam 7 miesięcy. Ale jeśli chodzi o moją rodzinę, to zawdzięczam to, że jestem właśnie w tym miejscu. Mam też serdecznie przyjaciół, którzy są dla mnie jak rodzina. Kiedy były początki twojej kariery? Początki mojej kariery. Powiedzmy sobie tak, że na poważnie zajęłam się muzyką, kiedy poznałam Piotra Bugzela. To był takiego pewnego rodzaju mentor dla mnie, który pokazał mi, jak to wszystko wygląda, pokazał mi drogę, ukierunkował mnie i jest dla mnie nie tylko autorytetem, ale również świetnym przyjacielem. I tak naprawdę, gdyby nie ten człowiek, to podejrzewam, że nie byłaby po prostu Aleksandry. W 2009 roku udało mi się wystąpić w debiutach w Opolu i myślę, że był to pewnego rodzaju przełom dla mnie. Przełom, kiedy mogłam wystąpić na naprawdę dużej scenie dla publiczności, dla telewizji. I myślę, że tak naprawdę są to takie dwie daty, te Opole i niekoniecznie data, tylko okres, kiedy współpracowałam z Piotrem Bugzelem. Co jeszcze warto powiedzieć, że na swojej drodze poznałam Adama Konkola, którego poznałam na castingu do US. Szukano wtedy wokalistki. I jak się okazało później, Adam wytypował mnie do swojego projektu, w którym po prostu stwierdził, że nadaje się do jego projektu, na wykonawczynię jego utworów. Jakie to uczucie, kiedy twoja piosenka jest na szczytach list przebojów? Tak naprawdę muszę przyznać, że nie do końca w to wierzę. Kiedy słyszę tę piosenkę, wydaje mi się, że jest to jakaś wokalistka, którą już wcześniej słyszałam, którą znałam i mam wrażenie, że do końca to do mnie jeszcze tak nie dociera. Powiedzmy sobie, że jestem w ciężkim szoku. A jakie wrażenie z Trójki wyniesiesz? Przede wszystkim zdałam sobie sprawę, że kochają mnie również dzieci, że podobam się ja jako osoba, jako piosenkarka, jako wokalistka i przede wszystkim, co wyniosę, przede wszystkim świetną panią dyrektor, panią Grażynkę, którą pozdrawiam, która urzekła mnie swoją osobowością i swoją spontanicznością. Jest to taka osoba, która czuję, jakby była moją koleżanką. Przeszłyśmy nawet na ty. Myślę, że takie osoby warto spotykać na swojej drodze i warto o nich pamiętać, a aż się wzruszyłam. Nie, naprawdę super, naprawdę miła atmosfera. Jestem pierwszy raz w takiego typu
przedsięwzięciu, powiedzmy sobie tak, i jestem zaszczycona, że mogłam tu być, że mogłam zanucić kawałek swojej piosenki a cappella, że mogłam rozdać karteczki z podpisami i że mogłam poznać takie fantastyczne osoby. A czyli od dzisiaj się trójka z debiutem będzie kojarzyła, tak? Myślę, że możemy tak to nazwać. Chciałam dodać jeszcze, że pani, która prowadzi ze mną wywiad, jest moją znajomą, którą poznałam w wieku 15 lat i wspierała mnie w karierze muzycznej razem z tą panią, która właśnie trzyma mikrofon. Może się pokaże, a może nie. Że tak powiem, stawiałam pierwsze kroki na scenie muzycznej. Pozdrawiam gorąco czytelników gazety internetowej eluboń.pl. Aleksandra, popłyniemy!